Siemaneczko wszystkim, z tej strony Miru Predator. Zaczynamy misję fabularną pod tytułem Ostateczne Wyzwanie. Dobra, przejdźmy się tu po paru. Kurka wodna, się wystraszyłem w kontenerach. Ja pierniczę, tu była jakoś ta pułapka. Nie zwróciłem uwagi na to. Jasny pieron. By mnie teraz zabiło. Przejdźmy obok. A, to dlatego tutaj ta woda leży, nie? Żeby ta pułapka stąd wyczyścić. Dobra, to za chwilę. Na razie konkrety. O. Dobra, pozwiedzamy póki co. Akumulator. Ciekawe do czego prowadzi. Kurka wodna! To tak jest, jak się nie patrzy pod nogi. Tu jakoś... To może jest jakoś droga powrotna na plażę tędy. Dobra, na razie to... Przeskoczymy. Okej, jademy. Fabuła. Zabij wszystkich. Już się zaczyna fajnie. Dobra, jak tam obrażenia? 319, 200, czyli... Dobra, siekierką się pobawimy. O, tak. O, ludzie, jeszcze krzykacz. Och, jejku, i duży pan. No, najbardziej mi przeszkadzał chyba ten krzykacz. To jest dosyć upierdliwa pani. Dobra, teraz co? Teraz może zróbmy tak. O, ty cholero. I... oj! Co? Zły jesteś, że się podpaliłeś? Dawaj z tym sikiem. Ty tam mięso, zajmij się sobą. Wow, co to było? Furia, atak specjalny. Naciśnij Q w trybie furia, aby wykonać specjalny atak, który to pośrednio wściekły atak zombie zaburzający furię. Dobra. Karty kartami. A gdzie jest pan nasz ten duży? Aha. Som się wykończył chyba. A tu z krzykaczki coś wypadło ciekawego? Nie za bardzo. Tu mamy apteczkę. Ale się pali. O. Już się nie pali. Podejmij ostateczne wyzwanie. Good luck and give him hell from me. Thanks. Wait, what do you mean good luck? Hello? I'm not gonna lie. It's tough beyond this gate. Hey, I've done middle-aged bachelorette parties. I can survive those. Hello, ladies. I'm the big hose. Touchy, yes. No, spadać. Wiecie co? Mamy opcję. No, przejście zablokowane.
O, duży pan. Widzę, że ten stolik może mi dużo pomóc. Dobra, tu się palcie. Tam mięsko. Nie dobrze. Dobra. Do ogniska, do ogniska. Ajajaj. W złym momencie podskoczyłem. Ale widzę, że tam ostro idzie. Ła, ła. Ej, mam tryb furii jeszcze przecież. Ale ze mnie też jest kurde dekiel. No to jademy. Co to znowu było? Ktoś się tam rozpuścił się ktoś. Ło! Chyba przyszedł jakiś elektryk. O kurde, kolega. Wybuchowy kolega. Dobry ziomek na imprezy. No ileż jeszcze będą wyłazić te... Nie, 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 nie wolno ci ginąć teraz. Zabij wszystkich, no dobra, ile ich tu jeszcze będzie, tych wszystkich? Givera. Trzeba by ich zwabić. O, mam fajny pomysł. Tu. No idźcie se tam. Kurde, no przeładuj to. O. Pięknie. Pięknie, pięknie. Dobra, dawaj ta sikiera. Nie, 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 nie. Dobra, nie ma się co pierdzielić. Za dużo tu tych cholerów jest. A ten co? No, też tak myślę. To już jest przesada, nie? Jak na rozgrywka solo, to powiem tak. Ciężko, ciężko, cholernie ciężko. Tym bardziej, że tego cholerstwa tu wyłazi, no masakrycznie, no. Dobra, spróbujmy coś żrącego. Bez młota to nie robota. Nie, to jest dramat, dramat takie coś. Mamy apteczka w ogóle? Jeszcze już nie mamy apteczek. Dobra, trzeba być cholernie ostrożnym. Nie wiem, czy tu mamy jeszcze jakiś ten. Jakiś batonik proteinowy. O, coś się znalazło. Dobra, rozpierdziel go. No, strasznie, strasznie długo to...
O, to też jest jakiś sposób, bo oni za nim przejdą. Patrz, była opcja nacisnąć mu. O, właśnie. Szybki ten. Jeszcze ktoś? Nie! Już myślałem. Ja pierdzielę. Powiem tak, to było chore, nie? Czemu tak mi idzie podnieść? Aha, bo mam za dużo rzeczy w ekwipunku. Dobra, inwentarz, co by tu można było wywalić? A teraz szybko, no, posprawdzamy, co tu ciekawego jest. Uuu, rewolwer dużego kalibru, no. Dobra, to szybko zrobimy taki rekonesans, bo ten korytarz dosyć szybko my przeszli. O, zameldujcie się w fotelu, Sterling. Now, Dr. Reed, Sterling Hotel. Szybka podróż, oczywiście. No, apteczka, to warto uzupełniać. Łom, siła 253, szybko coś pospolitego, czy tam słabego, rozmontujemy. Dobra, zabieramy ten łom. Ocean Avenue. Ocean Avenue. Dobrze. Jeszcze troszkę. To czyli mamy nową mapę i hotel jest do przodu i w lewo. No to trzymajmy się lewej strony. Oh, quiet is good. Ta. Tu jest na pewno taka cisza. Dobra, hotel już widzimy. The Sterling Hotel. Już jakieś jęki słychać. A, no oczywiście, jakby mogło być inaczej. Dobra, pierwsze co zrobimy. Ej! Nie, runie. To jest najlepsze. Wiecie co? Jeszcze chwila i będziemy mieli... Ja, zgon. Tryb furii zaraz. Się podoba, ty łamacz jesteś cool. Furia gotowa, to wiecie co zrobimy? Naciśniemy G jak furia. O, ej, co jest? Dobra, ty kolega coś miałeś? Łomił zaś jakiś. Dobra, olać to. Idziemy. Halo. Co to trzeba trzymać? No oczywiście jeszcze musi tu lecieć jakiś kurde dekiel. Inaczej mi nie dadzą spokoju. Aha, musisz trzymać. No, nie gadaj. O. O, dobra. Safe. Że niby tam jest w prawo safe, ja?
do góry już nie idzie iść. Dobra, podążamy za strzałkami, no. Ała! Safe. I w lewo, dobra, nie chcę mi się z tymi ziomkami teraz pierniczyć. Idziemy. Kurczę. Hallelujah, I actually made it. No. Whoa, I'm here to see Dr. Reed. Oh, you are, huh? You're not here to eat us, then? Think I've turned vegetarian. Comedian, huh? They look human to you. So-so. Well, okay, then. Humans can be redeemed. Don't need to waste a bullet on this one. Hey, keep up the good work, Denise. Hey, I'm Dr. Reed, but you can call me Reuben. Let's talk in my office. We spoke on the radio about the vaccine. Hey, shh. Walk with me. I'm glad you made it. Really glad, but we gotta keep your specialness on the down low. If you really are what we've been looking for, then CDC is gonna want to talk to you. So... Doctor, he doesn't want to take his shot. Hey, Luther. Hey, don't worry. It's just gonna pinch a bit. Let's keep walking. Where was I? CDC's gonna... CDC, right. The CDC's gonna... Hey, I told you to stay off that foot. You want me to cut it off? Come on. Hey, come this way, huh? Now. So glad you're here. Now, they're gonna send a chopper to pick you up and take you to Colorado. Just you. So, I don't want my people here getting hope when they got none. You understand? Nice to feel wanted. What about all the rest of you? Oh, we'll be okay. Fall over 9 times and you get up 10. That's what I always say. But you got a miracle in your blood. If we can get you to Colorado, humanity has a chance. Okay. So, when does the chopper arrive? Well, I need to let them know you're here first, and then We're out of food! We need to sweep those apartments before someone else cleans them out! No, Tisha. We gotta put that on hold. This person here is our new priority. Hey, I'm Ryan. They're more important than people starving? Yeah. I mean, kind of. I can't really talk about it right now, but... That's fine. Look, you stay here. I'm gonna go with these guys. We'll be back soon. Hey, you do not go outside without me. They can handle it. Hey, Doc, you know we ran out of food? What's the plan? Dad! I am not a little girl anymore. I have to do my share. Yeah. Obviously, you've lost your mind. There are terrorists out there that you... I'll just let her go, Doc. She wants to be part of the team. Jimmy, I am talking to my daughter. I'm sick of talking. Jimmy's right. I need to do something. After all that's happened, you think I'm gonna let you out of my sight? Oh, I'm gonna let you turn into one of them like your mother... Oh. Tisha, I'm sorry, but I can't lose you two. You're right, Dad. I shouldn't put this on you. It's not fair. Well, okay then. Come on. See you later. Yeah. This is no place for human beings. Hey, Doc, a word of advice. You want to stay top dog? You let your daughter take her chances just like everyone else. Jimmy, I have got enough things to be focusing on without your bullshit. Sure. Yeah. I'm gonna go for a smoke. Yeah, you do that. The fuck you looking at? Your shirt. Brave choice. I need to radio CDC, but I don't want to draw too much attention to you, so... Look, you make yourself at home, and I should have some good news soon. Sure. Okay? I'm gonna crash. I am totally whacked. And then I woke up, and it was all a dream.
Okej. Przeszliśmy tamto zadanie. Tak więc do następnego odcinka. Zapraszam. Narra.